Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego siódmego modułu kursu Organizacja Ochrony Osób. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób imienia pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób imienia ma prawo między innymi do ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości. Wezwania osób do opuszczenia obszaru lub obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obszaru lub obiektu albo stwierdzenia zakłócenia porządku, ujęcia w granicach obszarów lub obiektów chronionych lub poza ich granicami osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia w celu niezwłocznego oddania tych osób policji. Jak zapewne zauważyłeś, na terenie chronionych obszarów i obiektów pracownik ochrony posiada prawo stosowania wszystkich powyższych środków porządkowych. Natomiast poza obszarami i obiektami chronionymi tylko ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób policji. Pracownik ochrony może dokonać ustalenia uprawnień osoby do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych poprzez sprawdzenie, czy osoba posiada przepustkę, identyfikator lub inny dokument uprawniający ją do przebywania na obszarach i w obiektach chronionych. Przepustka powinna być wydana przez osobę zarządzającą tym obiektem lub obszarem. Porównanie dokumentu z określonym wzorem, sprawdzenie okazanego dokumentu pod względem zgodności danych personalnych w nim zawartych, z tożsamością osoby, terminu jego ważności. Przez legitymowanie należy rozumieć chwilowe ograniczenie wolności osoby legitymowanej w celu ustalenia tożsamości na podstawie okazanych dokumentów. Legitymowania dokonuje się poprzez wezwanie osoby do okazania dokumentu potwierdzającego jej tożsamość. W przypadku braku posiadanych uprawnień do przebywania na chronionym obszarze, lub w obiekcie przez osobę, a także w sytuacji zakłócenia przez nią porządku, pracownik ochrony wzywa tę osobę do opuszczenia chronionego obszaru lub obiektu. Ważne. Zwracam uwagę na fakt ustawowego zakazu stosowania przez pracownika ochrony środków przymusu bezpośredniego dla wymuszenia podporządkowania się wydanemu poleceniu opuszczenia przedmiotowych obiektów i obszarów. Jedyne przysługujące pracownikowi ochrony uprawnienie to wezwanie przez niego policji. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.